Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Żakowski, a moim szacownym gościem w audycji jest dzisiaj nie kto inny jak świeżo upieczony wicemarszałek Sejmu, pan Krzysztof Bosak. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mi również jest niezmiernie miło, że będę mógł odbyć rozmowę z tak popularnym ostatnio redaktorem. Popularnym. Mam na myśli udział pana redaktora w popularnej dziś mocno w internecie aferze biedrzyckiej. Z wielką uwagą śledziłem tej jakże wysublimowanej dyskusji w gronie intelektualistów. No tak, rozumiem sarkazm ze strony pana marszałka. Faktycznie ta audycja trochę wymknęła się spod kontroli i no ale może zostawmy już audycję i przejdźmy do właściwego tematu naszej rozmowy. Ale dlaczego? Przecież to, co tam się wydarzyło, zdecydowanie zasługuje na odrobinę komentarza. Panie redaktorze, ten popis, ta egzegeza seksualności w waszym wykonaniu doprawdy wyznaczyła nowy kierunek narracji dziennikarskiej. I śmiem twierdzić, że dołożył pan do tego swoją małą cegiełkę. Ale panie pośle, panie marszałku, ja wiem, że panu Stanowskiemu trochę puściły nerwy na antenie, ale reszta z nas do końca jednak zachowała standardy kultury i powagi. Mam nadzieję, że pan redaktor nie ma tu na myśli nakrywania Pinokia czapeczką, czy też opisu temperacji ołówka przez pana redaktora Stanowskiego. Ale panie marszałku, to nie do końca tak wygląda, jak pan to opisuje. Bo, szanowny panie redaktorze, to wygląda dokładnie tak, jak ja to opisuję. I powiem więcej, jestem w stanie to jako człowiek doskonale zrozumieć. Ja także wielokrotnie miałem okazję być gościem w programie pani redaktor Kamili Biedrzyckiej i wiem, że potrafi ona naprawdę mocno działać na nasz wewnętrzny, atawistyczny popęd płciowy. Sam wielokrotnie obserwując jej blond włosy i słuchając jej zmysłowego głosu, a przede wszystkim obezwładniony nieco przez zapach jej doskonale dobranych perfum, wielokrotnie doświadczałem naturalnej w takiej sytuacji erekcji. Jednak podniecenie płciowe nie powinno kulturalnemu człowiekowi przesłaniać w żaden sposób trzeźwego osądu i wpływać na jego zachowanie. No ładnie. To takiego wyznania ze strony pana marszałka w mojej audycji akurat się nie spodziewałem. Ale dlaczego? Przecież... Nie boi się pan na przykład, że pana żona może słuchać albo nawet na pewno słucha naszej audycji, bo nawet jak nie słucha, to przecież jej treść do niej dotrze. Szanowny panie redaktorze, i to zarówno ja, jak i moja żona jesteśmy ludźmi dorosłymi, dojrzałymi i wykształconymi. Zapewniam pana, że dla mojej żony naturalne męskie odruchy, nad którymi jesteśmy w stanie panować, a do takich odruchów na pewno to należy erekcja, nie są tajemnicą i nie sądzę, aby była na tyle niedojrzała, aby miała mieć do mnie o taką wypowiedź pretensję. No dobrze, momencik, ale... jeszcze jedno. Jak pan redaktor wie, zarówno ja, jak i moja żona jesteśmy zadeklarowanymi katolikami. No. Owszem, jest mi to wiadomo. No właśnie. I jako katolicy do dyspozycji mamy zawsze sakrament pokuty, który nie tylko oferuje, ale do którego zachęca nasz Kościół. I nawet jeśli potencjalnie oczywiście, bo ja nie mówię o sobie, jeśli natura zwycięży nad kulturą i człowiek upadnie, no to od tego jest właśnie sakrament spowiedzi, żeby ciężar winy, którą ta kulturalna część odczuwa, z siebie zmyć. No. Ale jak to wskazanie pan interpretuje w panie tym redaktorze, kontekście? Panie redaktorze, skoro już wyznaczyliście państwo nowe standardy dziennikarstwa i jestem gościem audycji dziennikarza reprezentującego ten nowy standard. Bardzo proszę, ale nie aż tak. To ja również ośmielę się nieco zniżyć i dopasować poziomem, a mianowicie opowiem panu taką parafrazę sakramentu spowiedzi z czasów liceum, które kończyłem w Zielonej Górze.
Mianowicie? Mianowicie raz do buzi to nie pedał, a po nowym roku licznik się kasuje. Ostro. No tak, ale to nie jest moja opinia, a tylko wulgarny cytat. I wygłaszając go, chciałem panu zademonstrować, do jakiego poziomu sprowadziliśmy dyskusję. Panie marszałku, co prawda miałem w planach zupełnie inne tematy do omówienia z panem, ale tu mnie pan ogromnie zaintrygował. Skoro już poszedł pan tak całkowicie odważnie, to proszę się przyznać, miał pan okazję zmyć z siebie kiedyś taki przypadek, o którym spowiedź pozwoliła panu zapomnieć? Od czasu złożenia świętej przysięgi małżeńskiej przed ołtarzem w kościele, no, zapewniam, że jestem wiernym mężem i dobrym ojcem, pomimo że jestem politykiem, co wielu osobom kojarzy się podle. No a wcześniej? Bo z tego co wiem, to ożenił się pan nie tak całkiem dawno. Trudno uwierzyć, że był pan całkowicie wstrzemięźliwy w kwestii damskiego mięsa przez te wszystkie lata. Ma pan rację, panie redaktorze. Tylko idiota czyniłby założenie, że byłem sprawiczkiem do trzydziestki, będąc w takim stopniu szczupły, wysoki i w miarę średnio przynajmniej przystojny jak ja. Szczególnie, że pojawiałem się w telewizji od bardzo dawna. Byłem najmłodszym posłem i podobnie to jak pan marszałek Hołownia, ja również mam pewne doświadczenia ze stacją TVN, bo pragnę przypomnieć, że tańczyłem w jednym z ich bardzo popularnych tanecznych programów rozrywkowych. Fakt. Wszyscy pamiętamy popularność tych programów oraz taneczne popisy na parkiecie pana marszałka. Wracając do tematu, zdarzały mi się pewne eksperymenty, ale rozczaruję pana redaktora, nie jestem specjalnie ciekawym źródłem wspomnień w tej materii. Od początku uważam, że moją drogą jest kariera w dziedzinie służby państwu polskiemu i polityki, bardziej niż kariera amatorskiego czy profesjonalnego amanta filmów pornograficznych. Graficznych. Mogę się przyznać, że raczej zawsze moim udziałem był, jak to mówią młodzi, waniliowy seks, a szczytem perwersji był raz w stanie całkowitego upojenia alkoholem wspólny onanizm z kolegą i to tyle. O kurwa! Bez takich mało. Wyrazów. Nie życzę sobie takich słów podczas audycji. Przepraszam państwa za to wulgarne słowo. Nie spodziewałem się tego, co usłyszałem, doprawdy. Mieliśmy rozmawiać o składzie rządu Morawieckiego, o koalicji. Ale mam wrażenie, że osoba pani redaktor Biedrzyckiej zdominowała kolejny program. Niestety patrzę na zegarek i nie pozostaje mi nic innego, jak już powoli pana pożegnać, a także państwa. Pomimo wszystko mam nadzieję, że audycja była ciekawa. Nadzieja umiera jako ostatnia, panie redaktorze. Ja również się żegnam. Do widzenia. Do widzenia.